Mój ojciec był kombatantem II wojny światowej. W czasie walk był ranny. Pytałem go, tato, czy rana boli? Ojciec zawsze opowiadał mi z uśmiechem, synku, dla ojczyzny nie. Przyszedł czas, że ja nałożyłem mundur wojskowy. Znalazłem się w misji poza granicami kraju. Każda misja jest ważną misją. Każda misja jest inną misją. Irak, Afganistan dały swoją daninę krwi, daninę ofiar. Postanowiłem, że tym ludziom należy pomóc. Myślę, że mój świętej pamięci tato jest ze mnie dumny.